Witam Państwa ponownie po przerwie reklamowej. Ze mną w studiu jest pan Łukasz Szybkowski, opowiadacz eposów. Zajęcie niezwykle rzadkie i przyznam Państwu szczerze, że również ja bardzo chętnie się dowiem, na czym polega opowiadanie i w ogóle wszystko o kulturze opowiadania, bo tak trzeba powiedzieć, jest to wielka, wielka sztuka, coś nawet na pograniczu aktorstwa, ale chyba jeszcze coś więcej, prawda? No przede wszystkim aktorstwo, aktor wciela się w graną przez siebie postać. Opowiadacz zawsze opowiada z dystansu, opowiada jakby z pozycji kogoś, kto wie, kto nie do końca jest postacią. To jest bardzo ważna różnica. Poza tym aktor najczęściej ma tekst. Opowiadacz bardzo często nie ma tekstu, improwizuje. Musi opowiadać, jak to się mówi, z głowy. Czyli właściwie są to takie sytuacje troszkę jak w życiu. Opowiada, ma temat, wie o ale czym chce opowiedzieć. Ale musi lubić mówić, prawda? Żeby ta inwencja nie została po 3 minutach wyczerpana. Przynajmniej na scenie. Rzeczywiście formy opowiadania, pomimo że samo opowiadanie jest zjawiskiem nowym, młodym, pozostaje w dialogu, pozostaje w rozmowie z tradycją, a w związku z tym także z miejscami, gdzie opowiadanie było kultywowane. Takim miejscem może być knajpa, takim miejscem może być jakieś spotkanie przy ognisku. To są te sytuacje, które oczywiście są życiowe, natomiast my je w artystyczny sposób chcemy odtwarzać. Odtwarzać nie dosłownie, tylko raczej atmosferę takiego miejsca. Jakich opowieści w tych czasach ludzie chcą słuchać? I czy w ogóle mają czas na to? Z czasem bywa różnie, natomiast zapotrzebowanie na opowiadanie jest. Wydaje się, że jest to jakieś nasze elementarne doświadczenie, także związane z poznawaniem świata. Mama nam opowiada pierwsze rzeczy, pierwsze opowieści. Większość z nas jednak w jakiś sposób słyszała też bajki opowiadane, a więc opowiadanie jest czymś, co nam się po pierwsze kojarzy z dzieciństwem, ale też z właśnie poznawaniem świata. Opowiadanie jest i w ogóle sztuka opowiadania jest bardzo różnorodna. Są opowiadacze, którzy opowiadają tradycyjne opowieści, bardzo stare opowieści z własnego kręgu kulturowego. Są opowieści współczesne, dziejące się w mieście, ale czasami łączące także jakieś wątki z mitologii. Więc opowieści są naprawdę przeróżne, ale wszystkie mają jedno. I tego właśnie pragną ludzie. Mają moc przenoszenia nas w inne światy. Być może te światy, które w naszym codziennym, szarym życiu są dla nas zamknięte. W takie światy, na które właśnie nie mamy czasu. A w jakie światy pan przenosi? Ja przenoszę w światy mitów, w światy opowieści przede wszystkim ze starożytnej Grecji. Świat właśnie muzyki odległych krajów i wyprawy po marzenia, no bo w końcu na przykład wyprawa Argonautów po Złote Runo jest wyprawą po marzenia z całą pewnością. Więc tam, gdzie nie mamy czasu, taki kraj wymarzony, tam, gdzie bym się wybrał, ale to nie jest żaden konkretny kraj. Tylko... Czy te opowieści opowiadaczy, czy storytellerów, tak jak z angielskiego, również to środowisko jest nazywane, czy te opowieści mają jakiś morał, przesłanie? Czy to je łączy? Z morałem jest różnie. Bardziej raczej starają się słuchaczy zgromadzić, czyli tak, żebyśmy się poczuli, że o, tu teraz jesteśmy razem. W związku z tym nawet odwoływanie się do znanych motywów czy tradycji to powoduje. Mówimy do siebie jakby bardzo konkretnie. Jesteście wy, nasi słuchacze. I to też nie jesteście po prostu widzami, którzy przyszli na spektakl. Więc w jakiś sposób stara się gromadzić. Co z morałem? Morały są w opowieściach tradycyjnych często przewrotne i wcale nieoczywiste, a świat w opowieściach jest bardzo różnorodny. Nie jest czasami ani dobry, ani zły. Zachwycamy się światem, ale nie upraszczamy świata. W jakich rejonach świata najbardziej kultywuje się tę tradycję opowiadania, opowiadaczy? Czy są jakieś regiony, które szczególnie jakby słyną z tej tradycji? Tutaj trzeba rozróżnić tradycyjne opowiadanie od tego współczesnego zjawiska. Bardzo dużą tradycję opowiadania mamy w krajach arabskich. Tam rzeczywiście jest to tradycja kultywowana,
opowiadaczy kształci się od dziecka, żeby opowiadali tradycyjne historie i jest to opowiadanie z bardzo dużym elementem właśnie improwizacji, ponieważ jeśli się już jakąś opowieść nawet przeczytało, to trzeba ją już nigdy potem więcej nie czytać, tylko mówić, żeby ona żyła w nas. Więc kraje arabskie są takie. O tym magicznym instrumencie opowiemy Państwu w drugim naszym wejściu, a teraz chciałabym, żebyśmy jakby przeszli do imprezy, która będzie się odbywała w najbliższą niedzielę w Warszawie, w Starej Prochowni, i której bohaterem będzie angielski, brytyjski opowiadacz. I właśnie co będzie opowiadał? I w ogóle kim jest Tab Godfrey Duncan? Jest to opowiadacz, który urodził się w Gujanie, ciemnoskóry opowiadacz, ale wychował się w Anglii. Jest to opowiadacz niezwykle żywiołowy, łączy właśnie ten angielski storytelling, taki bardzo sceniczny, z jednocześnie taką afrykańską żywiołowością, z pełnią rytmu. I to jest właśnie opowieść w pełni improwizowana na zadany temat. Tematem będą opowieści o Hodży na Sredinie. Tupowi będą towarzyszyć też inni opowiadacze ze studni. Natomiast on będzie zupełnie improwizował, będzie to pełen żywioł, pełen rytmu i pełen takiego przeistaczania się właśnie, ale nie aktorskiego. On będzie naśladował, będzie sobą, a jednocześnie będzie w nim coś z tych postaci, o których będzie opowiadał. Czy podczas takiego opowiadania na przykład on się przebiera, zmienia jakoś swoje oblicze, czy tylko jakby głosem próbuje ludzi zaczarować? Tup jest akurat bardzo żywiołowym opowiadaczem, nie przebiera się, ma bardzo charakterystyczny strój, bardzo barwny, najbardziej charakterystycznym elementem są takie ciężkie, złote bransolety na jego ramionach, które wydają dźwięk, brzęczą, kiedy on opowiada, natomiast on robi różne rzeczy, leży czasami na scenie, bardzo żywiołowo gestykuluje, ale to, co rzeczywiście jest dla niego narzędziem pracy, to jest głos, który potrafi niesamowicie zmieniać. Ma też ogromne zdolności lingwistyczne, więc prawdopodobnie przynajmniej kilka słów, a może nawet zdań powie po polsku, ponieważ potrafi zaskakiwać w ten sposób publiczność. Tak, ale bezpośrednio będzie tłumaczenie na bieżąco, tak? Tak, będzie tłumaczenie. I kto właśnie się takim tłumaczeniem zajmuje? Bardzo często robią to opowiadacze, tak żeby nie przerywać rytmu, który właściwie w przypadku Tupa jest bardzo ważny, ponieważ on też używa w swoich opowieściach instrumentu, używa dżembe, używa instrumentu afrykańskiego kalimba, w związku z tym rytm jest bardzo ważny, w związku z tym najczęściej tłumaczą opowiadacze, żeby nie wybijać go z rytmu. Czy jego opowieści to są opowieści o życiu, które sam napisał, sam stworzył, czy są to zaczerpnięte, nie wiem, z kultury afrykańskiej? Różnie to bywa, natomiast teraz tematem jest Hodża na Sredina, więc postać właściwie taka ogólno-bliskowschodnia, postać mądrego głupca. Głupca, który nieustannie się myli, ale jednocześnie pokazuje absurdy naszego myślenia. I to właśnie będzie temat jego opowieści. Myślę, że to będzie też niezwykle ciekawe połączenie żywiołowości Tupa, jego zdolności do pokazywania takiego absurdu świata i właśnie Hodży na Sredina. Tup na przykład już gościł w Polsce 2 lata temu, wówczas opowiadał niby nie o sobie, ale o murzyńskim chłopcu, który został przygarnięty przez Indian północnoamerykańskich. Ten chłopiec uciekł z niewoli i został przygarnięty przez Indian i stał się Indianinem. A potem był spis, wielki spis i musiał jakoś się zdeklarować, kim właściwie jest. A więc można powiedzieć, że pomimo, że opowieść nie jest, że jest odległa, to jednak w jakiś sposób też być może trochę jest o Tupie, dlatego że problem tożsamości w dzisiejszym świecie jakoś nas dotyka, a jego dotknął też w szczególności w ten sposób, że pochodzi z Gujany, ale dorastał w Anglii, w Londynie. Takie spotkanie z opowiadaczami to równocześnie wspaniały kontakt wielokulturowości. To prawda. Na festiwalach opowiadaczy spotykają się opowiadacze z całego świata, opowiadając każdy w swój własny sposób, opowiadając często właśnie swoje opowieści,
wymyślone, ale też opowieści, które zasłyszeli od swoich babć, dziadków, a ten łańcuch pokoleń często jest bardzo, bardzo długi. Są opowiadacze, którzy opowiadają tradycyjne eposy właśnie, więc ta różnorodność i jednocześnie spotkanie kultur rzeczywiście jest czymś niezwykłym. No i właśnie to jest też niezwykłego, bo słuchamy wszyscy razem. Jesteśmy i czujemy się wówczas jeszcze bardziej razem nawet niż wtedy, kiedy słuchamy opowieści z własnego kręgu kulturowego. Czy publiczność nie nudzi się podczas takich opowiadań? Jest to trochę rzeczywiście pewne przejście dla publiczności od takiego typu aktorskiego, monologowego do właśnie tego typu opowiadania, więc uwaga jest troszkę inna, ale na przykład są w czasie festiwali noce opowieści, kiedy opowiada się rzeczywiście całą noc, kilka godzin, bez przerw, albo z bardzo krótkimi przerwami. Można wówczas zasnąć, można odpłynąć. Na tym też polega urok opowieści, że one w to wliczają uwagę, no bo mówimy do kogoś konkretnie, więc także opowiadacz, który improwizuje, który nie ma tekstu, który musi od początku, od A do Z wykonać, najczęściej nie ma tego tekstu, on to uwzględnia i wówczas musi brać reakcję żywej publiczności. Może czasami pozwolić sobie zasnąć, mówi do niej delikatnie, a teraz chcesz spać, to śpi, moja opowieść cię ukołysze. A czasami może chcieć ją pobudzić, to jest właśnie bardzo zależy od opowiadacza. Czy jakieś dodatkowe środki wyrazu podczas takiego występu tupa są jeszcze używane, jak światło, dźwięk, o którym mówiliśmy, nie wiem, może jakaś dodatkowa scenografia, żeby przenieść się do tej epoki i poczuć faktycznie tę opowieść? Tutaj mechanizmem przenoszenia, wehikułem przenoszenia jest żywy człowiek i jego obecność. I to słowo, jest, tak? I słowo i głos, no i instrumenty, ale to jest właśnie to tutaj. Jak najmniej staramy się jako opowiadacze korzystać ze środków teatralnych, ponieważ najważniejsze nie jest to, gdzie jesteśmy. Sytuacja jest dla nas ogólnie sztuczna, scena jest w ogóle sztuczną sytuacją. Najważniejsza dla nas jest obecność, że jestem ja, jesteś ty i ja ci chcę coś opowiedzieć. Więc czy widownia, czy ludzie, którzy przychodzą na wysłuchać takich opowieści, zadają pytania, czy na przykład zdarza się, że oni wam przeszkadzają, bo jakiś wątek ich zaciekawił, czy wręcz są zahipnotyzowani tym, co słyszą? No to też różnie bywa i w zależności też od stylu opowiadacza, który niektórzy narzucają taki styl, że wszyscy właśnie słuchają z zapartym tchem, na sali jest cisza, nie chcą przerywać. Niekiedy opowiadacze zapraszają do udziału. To też jest właśnie. Tup też często tak robi. Zazwyczaj właśnie uczy jakiejś prostej piosenki, takiej właśnie afrykańskiej, po to, żeby ona się pojawiała jako refren. I właśnie on, kiedy widzi, że publiczność, o, może już traci uwagę, może coś się z nią dzieje, to wówczas razem z nią śpiewa. Więc to są też takie formy wciągania publiczności. A jak młoda publiczność, jak dzieci reagują na takie opowieści? Dzieci są wspaniałymi słuchaczami, bardzo wymagającymi, bo one naprawdę słuchają, ale też ich uwaga jest 100%, tak samo jak 100% jest nieuwaga, więc to są wymarzeni właśnie słuchacze, dlatego że mamy pełną uwagę, pełną ufność i widać w momencie, że dziecko Że już jest przeniesione, że już jest w innym świecie, ale też właśnie trudno. Tupowi będą jeszcze towarzyszyć opowiadacze ze stowarzyszenia Grupa Studnia O. Tak jest. Co jeszcze będzie można w ich wykonaniu usłyszeć w niedzielę? To są cały czas opowieści Hodż Nasreddina, natomiast każdy z nich, ponieważ jest inny, każdy pewnie od innej strony do tych opowieści podejdzie. Będzie Agnieszka Eisenkaim, która ma właśnie orientalne korzenie, w związku z tym dla niej to są opowieści poniekąd z jej kręgu kulturowego. Będzie Paweł Górski, który z kolei pewnie podejdzie od strony humorystycznej, a więc zrobi z tych opowieści Hodży Nasreddina znakomite żarty, od których publiczność będzie pękać ze śmiechu. Będzie Małgorzata Litwinowicz, której opowiadanie jest szczególnie wyrafinowane pod względem gier słownych i gier intelektualnych, więc każdy z nich
chodzą na srebrne. Jednym słowem, jakby... piękny język, nie tylko polski, ale piękna melodyka języka, melodyka słowa. Tak, to jak najbardziej. Czy to taki trochę zapomniany świat w tych czasach, kiedy operuje się jakimiś skrótami myślowymi, jakimiś gagami wręcz, kiedy ludzie, mówiąc szczerze, mówią niechlujnie? To prawda, tutaj nacisk na słowo, na melodię słowa, na rytm słowa jest niezwykle ważny i rzeczywiście widać, że ta tęsknota za ludzkim językiem, właśnie nie informacyjnym, nie skrótowym, jest bardzo duża, ponieważ możemy się z łatwością komunikować, nawet skrótami, ale komunikacja to minimum. Chcielibyśmy często z kimś porozmawiać. Za chwilę będzie przerwa reklamowa. Naszym gościem jest Łukasz Szybkowski, opowiadacz, a po przerwie niespodzianki i starożytność. Także, a ten instrument, który tu leży, za chwilę po przerwie.